Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Pewnie myślicie, że dzisiaj kurczaczki. Czarna z fruzi, czarna w sumie brązowa z fruzi, patrzcie, tak wygląda. I biała z Suzy. Moi drodzy, jako że Suzy była cięta pierwsza, to ma pierwszeństwo i wełnę tutaj tej pięknej fruzi naszej odstawiamy na bok, a dzisiaj zajmiemy się wełną Suzy. Być może przerobimy dzisiaj dwie wełny, ale o tym zobaczymy. Korzystam z pogody, bo może dzisiaj nie jest najciekawsza, ale dzisiaj też się ją przesuszy, ale jutro będzie pełne słońce, dlatego muszę skorzystać z tej pogody i po prostu wyprać tą wełnę. A żeby nie stała za długo, oczywiście trzeba to zrobić jak najszybciej. Moi drodzy, dzisiaj będziemy prać w wannie. Nie wiem, czy jest to dobre miejsce, ale będziemy w niej właśnie prać. Tutaj mamy te zepsute jajeczka. Odkładamy też to na bok, żeby tu nic nam nie ucierpiało. I do prania posłużę się takim oto środkiem oraz takim oto środkiem. Nie są to mocne środki, a na pewno możemy w nich wyprać. Pięknie pachną. Zobaczymy ten, czy to jest na pewno to, o co nam chodzi. Tak, to jest żel, a to jest bardziej taki, jak to jest? No taki kurcze, nie wiem o co, nie wiem co to jest. To jest bardziej taki płyn do płukania, to jest żel do prania. Skoncentrowany żel i użyjemy, moi drodzy, sobie tych środków. A oczywiście woda będzie około 30 stopni. Zmierzymy sobie, zresztą na oko tutaj palcem sobie ją zmierzymy. I moi drodzy, mamy tą wełnę. Będziemy ją na początku, jak napełnimy wodę, taki proces. Nie pamiętam, jak to się mówiło, żeby nie się nie sfilcowała, to tak właśnie, o, widzicie, ją rozszerzać, o, i ją wkładać, rozszerzać, jak jakieś brudne, to oczywiście, o, tu rozszerzymy sobie, tak, zrobimy, patrzcie, o, nie pamiętam, jak ten proces się nazywał, jak mi się przypomni, to dam wam tutaj w materiale, ale to tam większego sensu nie ma, w sensie nie wymagane to jest, żeby to znać, po prostu wiemy, o co chodzi. Trzeba ją tak porozszerzać i cyk do wanienki. Także moi drodzy, ja się zabieram za napełnianie wanny, a żeby nie było w dzisiejszym materiale tak nudno i tylko z tej łazienki, żeby materiału nie było, to oczywiście przejdziemy też do owiec, żebyście zobaczyli te owce, z jakich owiec jest ta wełna. I moi drodzy, zobaczymy też nad stawem te owieczki, jak sobie żyją, jak wyglądają już po ostrzeżeniu, zresztą widzowie stali, wiecie, i też trzeba im pościelić ich domek, także zapraszam do oglądania, no i napełniamy wanienkę. Także moi drodzy, nalewamy wodę te 30 stopni i używamy tych płynów. Najpierw może sobie wlejemy te płyny. Nie wiem, ile tego na oko mniej więcej, żeby tam było w czym prać. Dobra, moi drodzy, nie wiem za bardzo, ile tej wody, także wyjdzie w praniu. Ile tej wody trzeba użyć. No i myślę, że można zaczynać. Także już wam pokazuję, jak to robimy. Nie wiem, wiecie, czy na pewno starczy, ale mówię, tak zobaczymy, więc zabieramy się za to. No i tak jak mówiłem, robimy coś takiego. I wkładamy. O, i się zanurzę, patrzcie. Później wam pokażę, jak to wszystko jest robione. I oczywiście tych prani będzie kilka. Zobaczymy, ile, żeby ta woda była w miarę czysta, ale na pewno będzie to 3 razy, także zobaczymy. 4, może 5, zobaczymy, jak to wyjdzie. No i bierzemy tą. Patrzcie, i tak robimy, żeby nie zrobiły się takie właśnie te filce.
Powiem wam, moi drodzy, jest to bardzo ciężki proces. Jak już się myje, to się myje, ale żeby to tak właśnie porozdzielać na takie mniejsze kawałeczki, to jest to ciężki proces właśnie. Także, moi drodzy, widzicie, jak wygląda wanna. Wy widzicie zresztą to wszystko na timelapsie. Patrzcie. Brud a brud. Patrzcie tutaj, jak się czyści. No ale patrzcie. Już ta wełna jest naprawdę przepiękna. A to jest dopiero pierwsze pranie, także miejmy nadzieję, że będzie fajnie. I ładnie później rozłożymy na słoneczku. Niech wysycha. No ale jeszcze czeka nas pranie. Jeszcze praktycznie, patrzcie, nie wygląda, żeby cokolwiek tu było zrobione. Jeszcze jest mnóstwo roboty, a widzę, że wannę będę musiał dopełnić, bo tutaj już tak miejsca dosyć nie ma, żeby ta wełna spokojnie sobie tak pływała. Także wannę dopełnić i, moi drodzy, jeszcze pełno roboty z tą wełną, także zapraszam was do oglądania. Chattanooga boy had a dollar and a dime. Headed out for Nashville on the Hard Rock Line. I'm working on that old steamboat and learned to ride and steam. When my feet had touched dry land, how happy I did feel. Moi drodzy, już końcóweczka. Została mi taka garstka i patrzcie. Woda brudna, prawie czarna, brązowa. Patrzcie, jako drdzy. Jako drdzy. Pachnie nie najgorzej. Widzicie, wełnę jeszcze trzeba przeprać. Drugie pranie, także trzeba się z tym jeszcze trochę pobawić, aż ta woda jeszcze będzie bardziej ciemna. Spuścić wodę, jakbyś tą wełnienkę zabezpieczyć, żeby tam jej nie wciągnęło. Żeby jej nie zebrało. No i widzicie, tak to wygląda, także wanna wełny, a my działamy dalej, ostatnie już. Dobra, to są te ostateczki, także trzeba je porozdzielać. Cyk, wrzucamy. O, patrzcie. No ale śmieci jest, także, moi drodzy, koniec, czyścimy wannę. Dobra, zabieramy się za wannę, wszystko moczymy. Check it out, see what it's all about. But the traffic was fast and the... Zostań. Patrz. Woda po pierwszej pukance wełny. Przestań pierdolić. No. Taka tu brał, nie w pralce. Co? Tu brałeś. Tu, ręcznie. Ale patrz, już jaka czysta, nie? Widać, nie? Jeszcze... Tu trzeba dobrze... No strzesać jeszcze to będzie. No, trzeba jeszcze parę razy prać, nie? I dalej co? Wysuszyć i gotowa, nie? No, patrz, już pachnie pranie, powąchaj. Mhm. No, także pierzemy. Ja cię pierdolę. Brudna, co? Trzeba spuścić. Spuszczamy. Jedź, prawda. Down here, everything is understated.
Dobra, także moi drodzy, już po pierwszej pukance wełna widzicie bardzo ładna. Pokażę wam z bliska. Patrzcie, taka wełnienka pachnąca. Także już pozbyło się tych wszystkich brudnych zapachów. Jeszcze są tu różne śmieci, także trzeba to też wybrać dokładnie, żeby nie mieć takiej brudnej. No i lecimy jeszcze raz. Ja już wybieram te poprochy, odkładam na bok. A trzeba jeszcze raz wybrać. Raz. Jeszcze z 3-5 razy. Także działamy, moi drodzy. Ja biorę te największe syfy i wkładam ją z powrotem. A my, moi drodzy, jesteśmy u tych pięknych owieczek, z których czyścimy tą wełnę. Tu jest pierwsza Fruzia, a tu jest druga Suzy. Od Suzy tą białą wełnienkę sobie czyścimy. A tu goście specjalni, czyli Kaczuszka Staropolska, Gąsior, Gąska oraz ostatnia kaczka Daisy. No, także moi drodzy, widzicie, wszystkie zwierzątka się tutaj zebrały. Jeżeli podobały wam się moje treści, to zachęcam do subskrypcji tego kanału oczywiście i do łapki w górę, jeżeli podobają wam się tego typu materiały. Zapraszam. Moi drodzy, przyniosłem właśnie kostkę słomy po to, żeby po prostu im tutaj pościelić, także muszę tu przeciąć sznurki i trzeba im to ładnie pościelić. Nóż biorę, żeby tu się nikt nie skaleczył. Pościelę im w tym gęśniku owczarni, w sumie dla zwierząt teraz to jest wszystko, ale wiadomo, jak to gęsi, kaczki, one tu nie wejdą jak pada albo jest zimno, one pójdą pod krzaki albo gdziekolwiek, ale nie tutaj. Także owce być może pójdą tu, ale też nie zawsze, ale pościelę im, żeby miały wygodnie, ciepło i w razie W jakby coś mogły się skryć tutaj. Także po to to zrobię, moi drodzy, a ja jestem też tutaj właśnie nad stawem. Z tego stawu korzystałem gąski oraz kaczki. Jak pamiętacie, było sprzątanie stawu ostatnio, w tym również sadzenie lilii wodnych z rzeki. Jak nie widzieliście tego odcinka, to serdecznie zapraszam na mój kanał. Było fajnie, także zapraszam, kto nie widział. No i co? I lilie są. Pytanie, ile? Widzicie, jakoś się trzymają. Nie wygląda to tak jak przy wsadzaniu, ale jakoś to, widzicie, żyje. Tu też te glony różne. Coś jest, ok, zobaczymy, jak to będzie wyglądać po dłuższym już czasie. Ważne, że coś sadzone, można nasadzać jeszcze więcej, jeszcze więcej i jeszcze więcej, aż coś będzie. No, a moi drodzy, niedługo również łowienie z tego stawu, także też łapkujcie, żeby to zobaczyć. No i fajnie, pokosiliśmy wyspę, jeszcze trzeba tam trochę poprawić, tu przy brzegu poprawić, a te owieczki właśnie tutaj w roli głównej w dzisiejszym odcinku, a bardziej jej wełna, widzicie, jedzą trawki. Także jak ktoś szuka darmowych kosiarek, to niech kupi sobie owieczki i ma. No, patrzcie, jak strzyżą ładnie. Cały dół tutaj strzyżą one. Ja trochę kosiarką tylko poprawiłem tam i trochę tam, bo za dużo było dla nich, ale jak na razie jedzą. Moi drodzy, ja idę pozbierać piórka od gęsi, bo chcę je sobie zbierać, bo coś planuję z nich zrobić. A was zapraszam dalej do łazienki na suszenie, jeszcze mycie tej wełny. Działamy dalej. Patrzcie, jakie zadowolone owce. Jedzą, zaraz będą mogły leżeć. Dalej, idź przetestuj. Idź przetestuj, idź dalej. No. Pięknie pościelone, gruba warstwa. Jak się położą, to się ubije, bo chcę, żeby im się tam, wiecie, ociepliło od dołu, żeby nie podwiewało im ani nic. Ja sobie zebrałem już te piórka. Biorę je do domu. Patrzcie, na coś się przydałem. Coś z nich planuję. Także zostawiamy owieczki, moi drodzy, i lecimy dalej. Patrzcie, przywiązane do mnie, lecą. O, tamta została, a przyjdzie zaraz.
Także moi drodzy, już trochę ta wełna sobie poleżała, także sami zobaczcie jak to wygląda. Woda już jest znacznie czystsza, taka, no taka z zabrudzonego trochę stawiku. Także znowu się przekładamy i myślę, że już trzecie mycie i skończymy tą wełnę i wywieszamy ją na schnięcie. Powiem wam, nie jest to łatwe zadanie. Nie mam pojęcia jak się pozbyć tych wszystkich tutaj, widzicie, faf rosli. Także zostawiamy je. Miejmy nadzieję, że wyjdą w trakcie jeszcze tej trzeciej pukanki, drugiej, tu zlewania tego wszystkiego. Także lecimy moi drodzy i bierzemy dalej wełnę. I'm working on that old steamboat that learned to ride and steam. When my feet had touched dry land, how happy I did feel. No dobrze moi drodzy, także znów ta wełna poleżała, wypłukałem ją. No i znów bierzemy ją tutaj na koszyk i wydaje mi się, że... Refleks jest. I wydaje mi się, moi drodzy, że to już będzie koniec tego pukania. Teraz trzeba ją wywiesić na słońce, żeby przeschła. Także tak mi się wydaje, że zrobimy. No i co? Bierzemy ją, tylko widzicie, ona jeszcze jest, jeszcze coś z niej wychodzi niby, ale mam problem, bo ona nie jest do końca czysta. Widzicie, tyle tych fafrocji, to totalnie nie chce wyjść. Także nie wiem, czy to sens jest usuwać, czy to może być w tej wełnie. Dajcie znać, ja ją na razie i tak wysuszę i ona jeszcze trochę będzie poleżeć taka sucha, także wydaje mi się, że coś można jeszcze z niej zrobić. Jeżeli zrobiłem coś źle, to trudno, coś z tego i tak wyjdzie, jakaś poduszeczka, także działamy dalej, wyciągamy. Także moi drodzy, mamy tą wełnę, ona teraz ładnie tutaj ścieka, także niech ona się tutaj wstępnie obeschnie i zaraz ją bierzemy na słońce, niech dalej schnie i ją trzeba cienko, a szeroko rozłożyć, także damy radę gdzieś to zrobić, no i działamy. Także moi drodzy, ja tutaj wełnę zostawiam na suszenie, suszy się z tej strony, zaraz przekładamy z drugiej, pięknie na leżaczkach. I tak właśnie wygląda czyszczenie wełny owczej. Pytanie czy dobrze, zobaczymy. Dajcie znać co mogłem poprawić, co zrobić lepiej na drugi raz. No i komentujcie, subskrybujcie jeżeli taki content wam się podoba. I oczywiście łapa w górę. Do następnego, dziękuję wszystkim, że byliście. Siemaneczko, cześć wam. Jeszcze dopowiem, że ślicznie pachnie, ślicznie.